Jędrzej Witkowski, jestem prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. W Centrum Edukacji Obywatelskiej jesteśmy przekonani, że edukacja ma znaczenie i że szkoła potrzebuje zmian. Dlatego pracujemy z nauczycielkami i z nauczycielami, z dyrektorkami i z dyrektorami, żeby pomagać im w tworzeniu ze swoich szkół, które jeszcze lepiej służą młodym ludziom. Wspólnie z nimi tworzymy Szkoły Możliwości. Cześć, nazywam się Kasia Grubek i jestem szefową działu Kultura i Media, w którym rozwijamy obszar otwieraj na kulturę. Realizujemy programy edukacji kulturalnej, medialnej, filmowej, czytelniczej. Zachęcamy nauczycieli i uczniów do rozwijania kompetencji krytycznego myślenia, do świadomego uczestnictwa w kulturze i tworzenia tej kultury. Cześć, Karolina Giedrys-Majkut. Jestem szefową zespołu edukacji filmowej w dziale Kultura i Media. Chciałam Wam powiedzieć, że mamy ze sobą kolejny fantastyczny rok. W tym roku aż 130 szkół pojawiło się na naszej platformie, nowej platformie z filmami krótkometrażowymi Shortcut. Wielkim sukcesem była również tegoroczna Noc Bibliotek, w której wzięło udział aż 1800 bibliotek. Nazywam się Michał Tragarz. W CEO zajmuję się obszarem Wyjaśniaj Politykę, w ramach którego prowadzimy program Młodzi Głosują, a także narzędzie do porównywania poglądów politycznych Latarnik Wyborczy. Nasze największe sukcesy w poprzednim roku szkolnym to 2,5 miliona osób, które wypełniło Latarnika Wyborczego, a także ponad 1000 szkół, które zorganizowały symulacje wyborów parlamentarnych. Nazywam się Urszula Burkowska i koordynuję program Szkoła Demokracji z obszaru Angażuj Obywatelsko. Obszar Angażuj Obywatelsko to programy, które mają wspierać uczniów i uczennice oraz nauczycieli i nauczycielki w samorządności, w rozwoju wolontariatu szkolnego oraz przedsiębiorczości. Naszymi sukcesami w obszarze Angażuj Obywatelsko są 1000 młodych ludzi czytało swoim młodszym kolegom i koleżankom w programie Poczytajmy. 17 zespołów z MOS-ów, MOW-ów i szkół branżowych zrealizowało działania w dedykowanym dla nich projekcie Oby Młodzież. Nazywam się Elżbieta Krawczyk, jestem szefową działu edukacji globalnej i ekologicznej w CEO. Obszar Odpowiadaj na globalne wyzwania to projekty z zakresu edukacji globalnej i ekologicznej, w ramach których zachęcamy młodzież oraz nauczycieli i nauczycielki do tego, żeby poznawali współczesny świat. Rozumieli, czym są te współzależności globalne i wyzwania. Cieszy nas, kiedy uczestniczycie razem z nami w festiwalach internetowych z okazji Dnia Ziemi czy w obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej. Magdalena Pernecka, koordynatorka programu Social z obszaru Ucz Otwartości. Ucz Otwartości to programy, które mają na celu wspieranie budowania w klasach różnorodności, otwartości na inność i szacunku, a także podejmowanie trudnych tematów. Naszym sukcesem jest praca z nauczycielkami i nauczycielami, którzy nie boją się wyzwań, którzy uczą w duchu poszanowania różnorodności i szacunku dla innych. Gośka Stadulna, jestem szefową działu Szkoła dla Innowatora w ramach obszaru Pomagamy się uczyć. Obszar wspiera nauczycieli w rozwoju kompetencji zawodowych, pomagamy im lepiej uczyć uczniów i się rozwijać. W ostatnim czasie naszym sukcesem było to, że mogliśmy Was wspierać i być z Wami w tych trudnych dla szkół warunkach. Nazywam się Agnieszka Brzezińska i pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej jako szefowa biura w działach wsparcia, które wspierają działy programowe przy tym, żeby można było realizować nasze programy wspólnie z Wami. Dziękujemy Wam za zaangażowanie i za uważność. Za ciekawość świata. Za to, że możemy się uczyć również od Was. Za to, że poruszacie w swoich szkołach tematy polityczne i społeczne. I zmieniacie polską szkołę razem z nami. Za odwagę i wytrwałość w mierzeniu się z trudnymi tematami w jeszcze trudniejszych czasach. Dziękujemy Wam za chęć do działania. Za to, że jesteście z nami w każdym roku szkolnym. Za inspirujące działania. Za zaangażowanie i świetną zabawę. Za wspólną troskę o świat. Dziękujemy Wam za podejmowanie ważnych tematów w szkole. Za Waszą niesamowitą wyobraźnię. Za każde wyzwanie, które podjęliście. Za odwagę i zaangażowanie. Za to, że chcecie towarzyszyć nam w Waszej przygodzie.
energię i super pomysły. Dziękujemy Wam za 20 lat wspólnej pracy. Dzięki Wam nam się chce.